Cześć. W tym odcinku dowiecie się, jak zmienić numer telefonu na Facebooku. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby zmienić numer telefonu na koncie Facebook za pomocą telefonu, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację Facebook w telefonie. Następnie, klikamy w prawym górnym rogu ikonę z trzema poziomymi kreskami. Tutaj rozwinie nam się poniżej lista z zakładkami. My klikamy w zakładkę Ustawienia i Prywatność. Z tej zakładki rozwinie nam się kolejna zakładka z napisem Ustawienia. Klikamy w tą zakładkę. Kolejno, klikamy w zakładkę Informacje osobiste. No i następnie, klikamy w zakładkę Numer telefonu. Tutaj wyświetli nam się aktualny numer telefonu. Teraz, aby ten numer telefonu zmienić, e, musimy przede wszystkim dodać nowy numer telefonu. Istnieje inna metoda, natomiast ta metoda, którą ja proponuję jest bezpieczniejsza, ale o tym za chwilę. Więc, aby zmienić numer telefonu, musimy po prostu dodać ten nowy numer telefonu do naszego konta. W tym celu poniżej klikamy Dodaj numer telefonu. E, następnie wpisujemy tutaj e, numer telefonu, który chcemy dodać. Po wpisaniu numeru telefonu klikamy tutaj belkę poniżej Kontynuuj. No i czekamy na potwierdzenie naszego numeru telefonu. No i teraz w celu potwierdzenia naszego nowego numeru telefonu musimy wpisać tutaj kod potwierdzający, który wysłał nam Facebook właśnie na ten nowy numer telefonu, a następnie klikamy belkę poniżej Potwierdź. Teraz wracamy się o jeden widok i następnie odświeżamy właśnie ten widok. Tutaj jeszcze pojawił nam się komunikat, wychodzimy z tego komunikatu. Jak widzicie, pojawił nam się drugi numer telefonu, właśnie który dodałem jako nowy. I teraz możemy spokojnie usunąć pierwotny ten stary numer telefonu. Dlaczego w takiej, a nie innej kolejności? Ponieważ, gdybyśmy usunęli stary numer telefonu i w jego miejsce próbowali wprowadzić nowy numer telefonu, i w tym czasie pojawiłby nam się jakiś problem, to nasze konto zostałoby bez numeru telefonu. Więc warto robić to w takiej kolejności, jak pokazuję, czyli dodajemy jako drugi numer telefonu, a następnie jeżeli ten numer telefonu, który będzie docelowo naszym nowym numerem telefonu, zostanie dodany do konta, wówczas możemy spokojnie usunąć stary numer telefonu. Więc teraz przejdźmy do usunięcia starego numeru telefonu, więc klikamy tutaj poniżej przycisk Usuń. Następnie mamy tutaj krótki komunikat, czy na pewno chcesz usunąć numer telefonu. Klikamy tutaj tego checkboxa: Rozumiem, że mogę utracić dostęp do konta. No tym się teraz nie martwię, ponieważ już drugi numer telefonu został dopisany. A następnie klikamy belkę poniżej: Usuń numer. Następnie, aby zapisać tą zmianę, czyli usunąć stary numer telefonu, musimy wpisać hasło do Facebooka. Po wpisaniu hasła, klikamy belkę poniżej: Usuń numer telefonu. Jak widzicie, zmiany zostały zapisane, więc pozostał nam tylko nowy, aktualny numer telefonu. No i tak pokrótce wygląda proces zmiany numeru telefonu na koncie Facebook. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę. Zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć!